wielu przystanków po drodze. Jak wygląda przykładowy kanion. Jesteśmy u Mormonów. Jak jesteś w Wielkim Kanionie przez 2 tygodnie, schodzisz tam na dół na kilka dni, poruszasz się po takich strefach, gdzie nie ma za bardzo szlaków, jest cienko z wodą, to wtedy musisz pić taką wodę z tej kałuży, z takich kałuży. To trzeba filtrować, a i tak to gówno wychodzi nieprzyjemne i żółte. Ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nic nie zrobisz. Tu jest Utah. Tu nie ma kanionu wielkiego. Są tylko małe wypierdki. Przepiękna okolica i czas na trening. Super szybko. Zajechałem wcześniej i się opłaciło. Często tak jest. Jedziemy teraz na dwójkę. Put a spell on you, 'cause you're mine. Jak to zwykle bywa w mojej pracy, przed chwilą zawracałem gdzieś tam na ulicy, bo szukałem klienta. Jakiś gości do mnie, yeah, good job. Bo się tam kręciłem na ulicy, pyk pyk, szas szas, bęc bęc, pras pras. O, ma teraz do spania. Tu się okazuje, chyba, nie wiem, czy jestem na dobrym miejscu. Ja tu widzę jakiś gości, zaraz tu złapię tego hipka i mu powiem: panie, bierz pan te dziadostwa. Stop numer 3, job site.
a potem w kierunku Tamy. I jest zajebiście. Okej. Update mały taki. Jesteśmy na pustyni Nevady. Plac budowy w Las Vegas. Przywiozłem materiały budowlane na dach. Na te małe kondominia, co tu robią. Nie ma lekko, dostawę numer 3. Jakoś 10 rano czasu lokalnego. Na zewnątrz jest już 44 stopnie Celsjusza. Ale to mój materiał. Potem jeszcze jedna dostawa na dziś. Głębiej na pograniczu Arizony i Nevady w stronę Phoenix. Fajny dzień, piękna pogoda. Gorąco jak cholera. Nie ma co narzekać. Jestem na dostawie. Przede mną dostawę właśnie miała murzynka. Dziewczyna. Zgrabna w miarę. To się nie spotyka często w tym kraju. Dziewczyna jeździła na trokach, na step decku na dodatek, na flatbedzie. To się ceni. A tymczasem złapałem jakiegoś Meksyka. On mówi tak płynnie po angielsku, jak ja po hiszpańczycku. Ale dogadaliśmy się i czekam tutaj na jakąś interwencję sił niebieskich. Jak nic nie będzie pomagać, to wyjdę na pustynię i zatańczę taniec z deszczu. Żeby zjednać sobie przychylność bogów trackerki i żeby ktoś mnie tutaj rozładował. Póki co jest bardzo dobrze. 9:30 rano dopiero lokalnego czasu, a już jestem na trzecim. Zajebiście. Perfeito. Nie było tak łatwo. Nie było też tak bardzo trudno. Ten gościu mnie zasłaniał. I te przyczepy. Ale poszło bez problemu. Jedynym problemem było to, że zacząłem jeść. Pora jedzenia jest święta. Na rozładunek numer 3 też nie było łatwo. Pod samą zaporą. Jesteśmy już w Nevadzie zasadniczo. Chwyciłem na centymetry obok tego zielonego, dosłownie na żyletki. Na prawą stronę, bo tam wszystkie doki już zajmowane, więc wycofałem się. Na tamten placek, wjechałem z powrotem na główną ulicę i to cofam na ślepą stronę, więc... Tak to jest. Takie numery robi się tylko, gdy jest się pewnym tego, co się robi. A więc potrzebny jest experience. Experientium. Czekamy, to powinno szybko pójść. Nie mam jeszcze backhola. Zobaczymy, co będzie dalej. Ładunku, ale nie ma też lipy.
No, to zajebiście. Wyjechałem już z parkingu pokrytego pustynnym piaskiem, kurzem, brudem. Okej, znajdujemy się w Bullhead City, zdaje się. Na miasto na pograniczu Nevady i Arizony. Tutaj skończyłem mój czwarty rozładunek. Miałem przerwę 3 godziny, skoczyłem sobie na plażę. Zajebista pogoda. 40 parę stopni, 45 stopni w cieniu. Ja na słońcu to jest tak gorąco, że biali ludzie są tutaj brązowi. A brązowi ludzie są tutaj czarni. A czarni ludzie są tak czarni, że jak zapada zmierzch, to znikają, bo ich nie widać. Także takie coś. Bardzo, 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 bardzo gorąco. I popływałem w Colorado. Rzeka sama w sobie jest bardzo ciepła, ale jednak ta relatywna różnica między temperaturą wody a temperaturą na zewnątrz sprawia, że ta woda jest chłodna, jak do niej wchodzisz. A mogę się założyć, że jakbym transportował z prawej strony palmy, właśnie tutaj byłem, tylko że po drugiej stronie mostu. Okej, ja wrócę do 95, czyli dymamy na prosto chyba, nie? No zajebista miejscówka, dziecki szurają jak zwariowane. Lepiej na środek rzeki nie wypływać, by ci mogły skosić głowę. Nic to. Z lewej strony kasyna. Opuszczamy w każdym razie. Dobry news jest taki, że zauważyłem, że dziewczyny do mnie zaczynają, dziewczyny, kobiety już częściej, zaczynają do mnie zagadywać. To znaczy, że... Ciasno. Jechaliśmy do Nevady z powrotem. Na plażę, to znaczy, że dobrze jest. Dobrze jest. Ale nic, plan jest teraz taki, gdy sam siedziałem na plaży i myślałem, a nie będę ich dzwonił, gadrował, przecież to jest zajebiście, jestem w raju. Miałem te 2-3 godziny przerwy, spokoju. Rewelacyjnie sobie odpocząłem i nawet postanowiłem zjeść drugi raz dziennie. Drugi raz w ten dzień. Dałem trochę owoców teraz. I zadzwonili mi, jedziesz do LA, do naszego drugiego terminalu, kolejnego terminalu. Tam poskładają ci jakieś ładunki chłopaki lokalni, zabierasz przyczepę, z powrotem do nas. W to mi graj, zajebiście. Bardzo mi się podoba taka trasa. Las Vegas, kręcicie w okolicy, na wieczór do LA, mam 4 godziny jazdy, zabrać się, załadować i stamtąd wypieprzyć. Jeszcze dzisiaj wieczorem, to jest plan na dzisiaj, żeby nie walczyć z poradnymi korkami w Los Angeles. Korki w Los Angeles nie bez przyczyny są legendarne. Są one olbrzymie jak. Strachy przeciętnego człowieka i lęki. Także myślę, że dobrze będzie. Jeśli nie uda mi się jeszcze dzisiaj wyjechać wieczorem, no to jutro wcześniej rano chciałbym wystartować. Chodzi o to, żeby mi złożyli przyczepę jeszcze, co nie, najpóźniej w nocy. Ja się wykręcę sobie reset i spadam z powrotem. Także zajebiście, bardzo mi się podoba. Już druga perfekcyjna wręcz wyprawa. Cieszę się, że przerzuciłem się na West, bo tutaj człowiek po prostu odpoczywa, no. Pyramid Canyon, Parking Trails. Brutalne temperatury, gorące słońce. Ach, jest fajnie. We'll be right back.
kolejna atrakcja dzisiejszego dnia, albowiem poruszamy się w kierunku zachodnim na legendarnej drodze Route 66, drodze numer 66, która była pierwszą taką aortą łączącą wschodnie wybrzeże z zachodnim wybrzeżem poprzez te bezkresne czeluści interioru. I ona w dużym stopniu, właściwie węzły komunikacyjne, główne węzły komunikacyjne, najpierw kolejowe, a później drogowe, w dużym stopniu przyczyniają się do rozwoju gospodarczego całego państwa. I ten odcinek drogi w Kalifornii akurat biegnie już równolegle w stosunku do, co to tam leci, 40 chyba. Równolegle do 40. Przez te kilkanaście mil przed nami, o jakiś trok, już go dogonimy. I jest jakby pewną formą wypoczynku, można powiedzieć, rozrywki kolektywnej w tym kraju, to jest właśnie tak zwane road trips, czyli wycieczki samochodowe, poruszanie się po tych słynnych szlakach samochodem, tudzież motorem, ewentualnie rowerem, jakaś forma turystyki motoryzacyjnej, powiedzmy. I często właśnie odbywa się wycieczki ową drogą, 66, tak dla fanów, żeby się przejechać z jednego krańca kraju na drugi. I samo podróżowanie tą drogą oczywiście w znacznej większości nie ma nic spektakularnego, nie ma nic ciekawego, to są duże odcinki przecinające bezludne odcinki kraju, tak jak teraz pustynie, obszary półpustynne, jakieś jałowe gleby, jałowe góry, nic tu się zasadniczo nie dzieje, ale na tym polega cały urok i całe piękno tej atrakcji, że ta surowość tego krajobrazu zmusza troszeczkę człowieka do tego, aby docenić tą taką zwykłość, której jest pełno w naszym codziennym życiu, prawda? Nie chodzi o to, aby spoczywać tylko i wyłącznie na ponad stymulacji, na zbyt drastycznej, zbyt wielkiej stymulacji związanej z wielkimi atrakcjami, z tego typu rzeczami, tylko raczej chodzi o to, aby raz na jakiś czas posiadać z siebie tą umiejętność, aby raz na jakiś czas się tak wyciszyć, tak trochę przymknąć, zamknąć japę i roztworzyć oczy i rozglądnąć się naokoło i o to, aby żeby na najnormalniej świecie zauważyć to, co jest tu i teraz wokół nas. Właśnie tu drzemie pokój i nie piękno. Nigdzie indziej. Oh,
jakiś kolega na światłach. Jesteśmy w Kalifornii i poranek, wczesny poranek, 6 rano tego teraźniejszego lokalnego czasu. Aha, kolega na burrito wyskoczył na stację. Ja wyjeżdżamy z bazy z Kalifornii, przyjechałem tam wczoraj wieczorem tutaj. I co? Był już wieczór, nie miałem już godzin, poszedłem spać. Wyspałem się na jardzie jak żbik, ze względu na to, iż wczoraj napływałem się. To pływanie w Colorado było zajebiste. Wypociąłem troszkę też, nałapałem słoneczka, a wieczorem jak przyjechałem na jardę, skopałem sobie dupę nieźle. Zrobiłem fajny trening i tyle. Zrzuciłem pustą przyczepę, moja nie była jeszcze gotowa, wstałem rano, jest gotowa, zapiąłem się, sprawdziłem wagę i szuruburu, lecimy na wschód. Poranne w słońce, trok nie jest, przyczepa nie jest bardzo ciężka, około 60 waży, jest ok. Specjalnie, z premedytacją, nie tankowałem paliwa, żeby przeskoczyć przez te góry koło San Bernardino na miarę pustym baku. Może w Barstow go zaleję. A może jakby się udało dojechać do Utah, to by było the prime. To by było najpiękniejsze, bo tam jest paliwo trochę tańsze. A tymczasem Kalifornia. Opuszczamy gościnny stan. Czy gościnny, to się jeszcze okaże. Do przejechania mam pierwszą jedną wagę, zdaje się, jeszcze po drodze. Tuż na rogatkach, za rogatkami wielkiej aglomeracji miasta Aniołów. Powolna wspinaczka, mozolna wspinaczka przed nami na potężny przełęcz w tych górach w okolicy San Bernardino. Także będzie się jeszcze działo, ładne widoki. Podczas porannych godzin na tym obszarze Kalifornii, w tej części Kalifornii, poranki właśnie wyglądają tak jak dzisiejszy poranek często, czyli są takie po prostu mgliste, chmurzyste. Zanim ta cała wilgoć z nad oceanu zdąży się wznieść, o tu jest miejscówka Emergency Parking na 10, to po prostu powietrze nie jest o poranku czyste zawsze, rzadko chyba. Chociaż nie wiem, nie mieszkam tutaj, nie jestem oczywiście tutaj jakimś znawcą, jeżeli chodzi o nawyki tutejszej pogody. Ja tylko mówię to, co zaobserwowałem. No i tyle, jardę mamy fajną, pierwszy raz byłem u nas na jardzie, nowy budynek również, tak jak i ten w Chicago. Mniejszy o połowę, ale ludzie są bardzo mili kierowcy, fajni. Miło wspominam tę wizytę. Nie filmowałem, bo ja nie filmuję na razie naszych facilities. Może kiedyś. Teraz plan jest bardzo prosty. Ja ten ładuneczek, a właściwie kilka ładuneczków, zawożę do naszej pięknej aglomeracji wietrznego miasta położonego nad malowniczym jeziorem Michigan. Pierdyknę trailerek na jardzie. Mam dokładnie tyle godzin, żeby spokojnie, swobodnie dojechać 3 dni. Więc dzisiaj jest środa, czwartek, w piątek wieczorem będę z powrotem. Potem krótka przerwa i w niedzielę będę leciał rano, tak żeby 34 zrobić. Druga trasa na west. Chyba już tutaj ją podsumuję, bo jeśli będę coś nagrywał, to nie będzie już takie spójne, podejrzewam. W tej trasie z powrotem. Drugi strzał na west, drugi fenomenalnie, bardzo fajnie wyszedł. Pierwszy również był bardzo super wydajny. I bardzo fajnie wszystko się poukładało. I pomimo tego, że pieniądze są, jednak jak się policzy, troszkę gorsze niż na wschodzie, to jednak praca jest o wiele przyjemniejsza. Przygody są bardziej soczyste, bardziej kolorowe. Widoki, no widoki hands down, jak to się mówi, nie ma porównania.
No i takie okazjonalne smaczki jak przejazd Route 66 albo plażowanie i kąpiel w rzece Colorado. Wizyta w Vegas, no takie rzeczy nie zdarzają się na co dzień. Na wschodzie czegoś takiego nie ma. Na wschodzie jest orka po prostu. I tyle. Koniec pierniczenia. Opuszczamy słoneczną i gościnną, jak się okazało, Kalafiornię. Bo nie ma to jak przyjazd na jardę, szast, zabranie przyczepki załadowanej i z powrotem. A nie jazda po tych highwayach, jeżdżenie po dokach, ładowanie się, marnowanie czasu na zabranie swojego własnego ładunku, co nie? To nie jest takie piękne. Także jest pięknie. No to tyle. Through Trucks, ok. To na razie, bye. Piękno Utah właśnie, niesamowite pejzaże, krajobrazy, otwarte przestrzenie. Zapiera dech w piersi człowiekowi pięknej przyrody i tego, i niepowtarzalnej. Spinamy się mozolnie na górę, Fredek działa bardzo, bardzo sprawnie, męczy się już. A to jest spinaczka na przełęcz 7800-7100 powiedzmy. To już nie są przylewki. Zaczęliśmy ciężko pracować i za niedługo odpoczynek. Potrzebuję jakąś rampę. Ja nie chcę tutaj restorejki, tylko potrzebuję rampy. To jest jakiś mur, half a mile. Może tu sobie zjadę i czas na workout. A Fredzie niech sobie w międzyczasie odpocznie. Tu jest canyon widokowy z tej restorejki. Pięknie możemy tutaj latać dronem. Niesamowicie wspaniała okolica i to właśnie takie, tu jest tu mur, a nie będę tu zjeżdżał, bo to mi nie pasuje jeszcze, na samą górę wyjadę, szkoda potem Fredzie męczyć. Chcę być gdzieś na przełęczy, tam zrobię pół godziny, 45 minut treningu. I to są właśnie te momenty, które sprawiają, że ten zawód jest tak wyjątkowy, przynajmniej dla mnie. Te momenty, te nieraz długie godziny obcowania z przestrzenią Ameryki Zachodniej. Czysta przyjemność z jazdy połączona z doznaniami wizualnymi. A gdy to wszystko posłodzi się jeszcze jakąś dobrą warstwą audio, to w ogóle człowiek jest w siódmym niebie. Po południu i miałem ustawionej ostrości, to by było takie gadanie bez ostrości, byłby skandal. To jest właśnie dziki zawód.